Jestem inżynierem z Danii. Urodziłem się w rzeczywistości w Kanadzie i przez ostatnie, od 2012 roku pracuję nad sprawą Smoleńska, badając na początku jako wolontariusz, a teraz formalnie stałem się członkiem tej nowej polskiej komisji. Jako taki członek komisji nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ponieważ jako badacz powinienem być otwarty na jakiekolwiek hipotezy, które powinny być przetestowane przy wykorzystaniu metod naukowych. Dlatego też nie będę komentował niczego, nad czym pracujemy w tej chwili. Jednakowoż chciałbym powiedzieć i podkreślić, że wersja rosyjska, która została skopiowana przez Polaków, przez poprzedni rząd polski, który podyktował z komisji, aby doszła do takich samych konkluzji. Zatem mogę powiedzieć bez cienia wątpliwości, że rosyjska wersja gwałci prawa fizyki. Po tym, jak zacząłem pracę w tym obszarze, doznałem na własnym ciele tych kwestii, które zostały wyjaśnione przez Hiszpanów. Nie tylko ja, ale mówię tutaj o całej komisji, która miała takie doświadczenia. Byliśmy celem bezpośrednich ataków bez dyskutowania kwestii merytorycznych. To był pomysł dla mojej prezentacji, aby porozmawiać o tym, co kiedy ci, którzy pilnują prawdy, czyli dziennikarze, zmieniają się w wilkołaki, kiedy sami siebie skazują. Słuchając tych wielu bardzo interesujących wypowiedzi podczas dzisiejszej konferencji, postanowiłem zmienić swoją przemowę, ponieważ nie chodzi tutaj o nas, o członków komisji, ale mówimy tutaj o tym, co jest jeszcze poważniejsze, co dzieje się na przykład w Polsce, o tej deformacji całego kraju. W Danii mamy dość wolną prasę, ale ostatnio doświadczyliśmy, jak ścierają się te siły. Widzimy, że artykuły, które są publikowane, opłacane prawdopodobnie dla polskiego interesu, są publikowane w Danii, zawierają kłamstwa. Teraz jest taka sprawa w Danii. Takie artykuły wracają do Polski, są cytowane, mówi się, duńskie media mówią to czy tamto, a zatem pokazuje tutaj, jak mamy do czynienia z takim efektem kuli śnieżnej ponadgranicznej. Kiedy patrzymy na polską sytuację, ważne jest, aby ludzie, którzy nie wiedzą wiele o polskiej historii, muszę powiedzieć, że u nas w szkołach niewiele się o tym uczy. Widzę problem numer jeden w Polsce, w nowoczesnej Polsce. Rzadko się o tym mówi w jakichkolwiek mediach. Sieć, która w dalszym ciągu istnieje, którą odziedziczyliśmy po czasach komunizmu, tych, którzy współpracują oraz dzieci tych byłych agentów przed rokiem 89, w dalszym ciągu są aktywni, w dalszym ciągu zwiększają swoje wpływy. Problem jest taki, Polska nigdy nie pozbyła się tych brudów, które odziedziczyła po komunizmie. Próbowano, kilka rządów próbowało, ale zostało to zarzucone. Ostatnio przez Lecha Wałęsę, który obalił swój własny rząd, kiedy miano opublikować listę kolaborujących, którzy w dalszym ciągu są wysoko postawieni w polskim społeczeństwie wcześniej i teraz, a zatem była ogromna potrzeba wyczyszczenia polskiego społeczeństwa z tej sieci. Dla mnie to nie jest kwestia lewicy czy prawicy spektrum politycznym. Trzeba bowiem oceniać
po tym, czy są politykami, którzy służą dobru wspólnemu, czy też dobru własnemu. Zobaczycie osoby po obu stronach spektrum politycznego, które próbują ściągnąć do siebie pieniądze. Takich ludzi nie można w demokracji tolerować. Ci ludzie istnieją pośród sędziów. To jest ogromny problem w Polsce. 10 tysięcy sędziów w Polsce. Na 3 tysiące osób przypada jeden sędzia. W Polsce mamy 3700 sędziów na 5 milionów. 1 do 50 tysięcy, taki jest stosunek. Sędziowie są pośród ludzi, grup w Polsce i mają najniższe zaufanie społeczne, ma to swoje powody. Dzięki naszej pracy pokazujemy przykłady sędziów, czy też osób zaangażowanych w służby podatkowe, które współpracują ze służbami specjalnymi, prosząc o pieniądze przekazane pod stołem. Tacy ludzie lądują na przykład w więzieniu i cała firma zostaje zniszczona, nawet zrujnowana. Taka jest rzeczywistość Polska. Coś w tej kwestii trzeba zrobić. A zatem Polska, gdy jest atakowana, większość tych ataków pochodzi od tych ludzi, którzy boją się, że stracą przywileje, które ich rodziny miały od generacji. Oczywiście będą krzyczeć, ale to nie są ci ludzie, których powinna słuchać Europie. Powinniśmy wyjść za to. Nie mówimy tutaj o kwestii bycia liberałem czy konserwatystą, tylko o tym, czy służymy krajowi, czy służymy samemu sobie. Kiedy rządził poprzedni rząd, wybory, to jest również sekret europejski, wielokroć w 2014 były sfałszowane wybory. Przykład wywodzi się z cyfry opublikowanych przez rząd. 18, czyli 20 prawie procent głosów w Polsce. To wybory, które mogłyby się odbyć w Somalii, a więc 10 razy więcej osób w Polsce nie wiedziało, że należy postawić tylko jeden znaczek przy nazwisku. Rok 2012. Rząd Donalda Tuska ogłosił prawo, które utrudniło badanie zwiększającej się liczby nieważnych głosów. Czasami było wiele tysięcy głosów więcej niż głosujących, niekiedy 40%. Nikt nic nie powiedział. Zapytałem na przykład ministra spraw zagranicznych w Danii zaraz po wyborach i nie miał tej wiedzy, był zszokowany. Europejskie media milczały. A teraz, jak tylko pojawił się nowy rząd i w mojej opinii próbuje wyczyścić nieco tej sieci, ludzie, którzy należą do tej siatki, krzyczą. Wszystkie media w Polsce, jak również za granicą, bardzo się troskają stanem demokracji. To są ci ludzie, którzy nic nie mówili podczas sfałszowanych wyborów. A zatem, nawet jeżeli mówią, że rząd działa w sposób niedemokratyczny, kiedy słowa tracą znaczenie, ludzie tracą wolność, bowiem ta wolność jest odwrócona, daje nam fałszywe postrzeganie. Kolejna rzecz. Wczoraj ogromny marsz wolności, niepodległości. Jest to wielkie święto wszystkich Polaków. Zwykle jest to bardzo pokojowe. W niektórych mediach, szczególnie w Niemczech, można było zobaczyć obrazki, które pokazywały 20 osób. Może to stare zdjęcia, jakby to były jakieś prawicowe albo nazistowskie ruchy. Tutaj mamy setki tysięcy Polaków, rodzin, dziadków, dzieci, którzy w pokoju maszerują, aby świętować.
zupełnie inne spojrzenie. Facebook, Twitter w Polsce cenzuruje, nawet jeżeli chcemy mieć jakąś grupę, która chce maszerować, takie zdjęcia są cenzurowane. I tu mówi się o walce o demokrację. W porządku, bez mała osiągnąłem koniec czasu przydzielonego na moją prezentację. Pojawi się to na naszej stronie internetowej, zatem jeżeli Państwa interesuje sprawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego, fakty dotyczące tej sprawy znajdą się na stronie Voice for Europe, a zatem są Państwo zachęceni do tego, żeby zajrzeć na tę stronę i sięgnąć po niezależne informacje, bo historie, które się opowiada, są dalekie od prawdy.